Segregację i selekcję szkolną i wewnątrzszkolną można też mierzyć wprost. To znaczy, segregacja na poziomie szkoły to jest przede wszystkim kwestia liceum. Znaczy, tam nie mamy do czynienia z regionalizacją, mamy do czynienia tylko z testami, ewentualnie dodatkowymi rozmowami kwalifikacyjnymi. I tam tworzy się po prostu ranking liceów, który no, przepuszcza do najlepszych szkół tylko te dzieci, które rzeczywiście są najlepiej przygotowane. No a najlepiej przygotowane, bo od początku tak naprawdę ich kapitał kulturowy był najwyższy. Tak? Więc ten efekt segregacji międzyszkolnej jest najsilniejszy w przypadku przejścia z gimnazjum do liceum, ale w szkołach podstawowych i w gimnazjach segregacja jest zauważalna, tylko jest to segregacja wewnątrzszkolna. To jest trochę powrót do tego, od czego zacząłem. Kwestia tworzenia klas specjalnych, ale to nie muszą być klasy specjalne. Wystarczy, że tworzy się na przykład klasy dla uczniów najzdolniejszych, tak? Albo tworzy się jeszcze bardziej przewrotna taktyka, tworzy się klasy dla uczniów dojeżdżających, które mają im ułatwić funkcjonowanie. To uczniowie dojeżdżający, najczęściej uczniowie ze środowisk wiejskich. Tak więc stworzenie klasy dla uczniów dojeżdżających automatycznie stygmatyzuje te dzieci. Zwykle są to też klasy najmniej pożądane do prowadzenia przez nauczycieli. To są też klasy uczniów pozbawionych najczęściej możliwości korzystania z lekcji dodatkowych, bo albo te lekcje mogą być wiązać się z jakąś odpłatnością, albo chociażby wymagają tego, żeby zostać w szkole dłużej, a więc komplikowałoby to dowóz tych dzieci, tak? Czyli byłoby nieracjonalne z punktu widzenia ekonomicznego. Więc tak wygląda segregacja, selekcja na poziomie szkoły, czy to gimnazjum, czy szkoły podstawowej. Jak dziecko jakoś szczęśliwie przejdzie przez cały ten etap edukacji podstawowej i średniej, dochodzi do momentu, kiedy idzie na studia. No i tutaj znowu znany wszystkim problem. Po pierwsze, wydawało się, że wyrównujemy szanse edukacyjne, podnosząc uczniów scholaryzacji wśród młodzieży w wieku 18-24 lat. No, okazuje się, że zwiększając odsetek studentów, spowodowaliśmy, że samo pojęcie student straciło swój dawny sens. To znaczy zróżnicowanie poziomu życia, wiedzy o świecie, stylu życia w grupie studentów jest ogromne. Mamy też różne sposoby studiowania. Naprawdę bezpłatne studia to studia realizowane przez uczelnie publiczne i to tylko częściowo, mniej więcej zwykle 50% nie płaci za studia, a reszta płaci, studiując na kierunkach wieczorowych i zaocznych. Ta komercjalizacja szkolnictwa wyższego nie ma oczywiście żadnego związku z taką oficjalną ideologią stojącą za tymi studiami, tak? Czyli etykietowanie studiów nazwami studia zaoczne, wieczorowe, dzienne. Czy kiedy na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzono badanie, jaki odsetek studentów pracuje, to okazało się, że pracuje około 50% studentów zaocznych, około 40% studentów wieczorowych i 30% studentów dziennych. Czyli te różnice są naprawdę nie tak duże. Znaczy nie jest tak, że studenci dzienni to ci, którzy nie pracują, poświęcają się nauce, a z kolei ci zaoczni to ci, którzy pracują i uzupełniają swoje wykształcenie. To jest zacienianie obrazu. Jeżeli się przyjrzymy. Druga rzecz to oczywiście szkoły prywatne, które oferują często no, dyplomy warte tyle, co papier, na którym ten dyplom jest napisany. I autentycznie, jeżeli wśród Państwa są osoby wykładające w szkołach prywatnych, a na pewno są dydaktycy, to każdy ma takie doświadczenie, jakby pracy w szkole o naprawdę niskim poziomie. Mi się zdarzyło wykładać w szkole, która
regularnie wypadała w rankingach na przedostatnim miejscu w Polsce i zawsze się, nie, przepraszam, w województwie mazowieckim, to jednak jest różnica. Zawsze się dziwiłem, znaczy twierdziłem tutaj tak nieźle, pocieszając tam wszystkich. I przez 4 lata pracy udało mi się tylko jedną osobę wyciągnąć z tej szkoły, znaczy doprowadzić ją do studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim i będę tą osobę miał pewnie w swojej grupie dyskusyjnej na zjeździe socjologicznym, ale to jest, to znowu można by się cieszyć i twierdzić, że to pokazuje, że w każdych warunkach sukces jest możliwy, jeżeli ktoś naprawdę chce, a nie, to jest wyjątek, który potwierdza regułę. Znaczy to, że przez ileś lat zdarzyła się jedna taka osoba, pokazuje, że naprawdę jest przepaść między studiami dziennymi na Uniwersytecie Warszawskim i tymi studiami. Zresztą środowiska społeczne moich studentów z obu szkół były swoją dokładną odwrotnością. Jeżeli spojrzymy na studentów dziennych studiów, takich prestiżowych kierunków dużych uczelni, to z trudem znajdziemy tam dzieci z rodzin robotniczych. Z trudem znajdziemy tam, czy w zasadzie mi się jeszcze nie zdarzyło spotkać osoby pochodzące z rodzin takich typowo rolniczych. Jak robiliśmy na seminarium badawczym to kilka lat z rzędu, badania stylu życia, klasowego stylu życia, i prosiliśmy studentów o to, żeby przebadali swoich, osoby, które są w stanie zrekrutować, to zwykle nie mieliśmy problemu z rekrutacją respondentów z klasy wyższej, z klasy średniej. Zawsze napotykaliśmy taką barierę, jeżeli chodziło o zrekrutowanie rozmówców z klasy robotniczej, z klasy, ze środowisk wiejskich. Znaczy to pokazywało taki dystans, wręcz przestrzenny dystans, który oddziela od siebie klasy społeczne. Czy my myślimy o sobie jako o takim społeczeństwie klasy średniej, a w niektórych przypadkach mamy system niemal kastowy. Te środowiska po prostu funkcjonują obok siebie. Teraz można jeszcze kontynuować, tak? Można się przyjrzeć oczywiście stylom studiowania, pokazać, kto wybiera studiowanie, w którym pojawiają się różnego rodzaju mosty, Erasmusy, wyjazdy na stypendia, kto po prostu próbuje skończyć studia po to, żeby mieć dyplom i że to też jest uwarunkowane nierównościami. Można się przyjrzeć poziomowi studiów doktoranckich, tak? Przy których określenie ich jako studiów trzeciego stopnia, powiązanie z tym niskich stypendiów powoduje, że w zasadzie doktorantem może być ktoś, kto ma zaplecze finansowe na czas pisania doktoratu. Znaczy, w zasadzie ta selekcja i segregacja, która zaczyna się w przedszkolu, trwa nieustannie aż do poziomu studiów doktoranckich. I teraz w zasadzie na każdym poziomie można by zaproponować bardzo konkretne instrumenty wyrównywania możliwości, nie szans, tylko realnych możliwości. Natomiast zagraża temu komercjalizacja, która, jakbyście Państwo spojrzeli, uderza w system edukacyjny z obu stron. Bo z jednej strony komercjalizacja dotyczy przede wszystkim studiów wyższych i doktoranckich. Czyli tam teraz toczy się naprawdę walka o to, czy te studia będą skomercjalizowane, podporządkowane logice ekonomicznej, czy uda się obronić ich ideę. I z drugiej strony od dołu, właśnie od żłobków, przedszkoli, gdzie próbuje się jakby ten niedobór instytucji edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa zastąpić podmiotami prywatnymi, co często wiąże się oczywiście z opłatami dla rodziców i po prostu wprost przenosi te nierówności ekonomiczne na nierówności społeczne.
w największym stopniu bronią się jeszcze przed komercjalizacją te poziomy środkowe systemu edukacyjnego, no ale to jest tylko kwestia czasu. Jeżeli nie postawi się, nie da się odporu komercjalizacji na poziomie studiów doktoranckich, studiów wyższych i przedszkola, żłobka, to za chwilę będziemy mieli do czynienia ze zwiększającą się presją na komercjalizację również tych poziomów nauczania od poziomu podstawowego do średniego. Dziękuję bardzo.